Z powrotem wracamy do diagramu. Pamiętamy, jaki przykład był? A ja nie pamiętam, niech będzie. Jeśli tak, to wtedy... 6700, tak, środek ciężkości 800. No, dokładnie. Nie dochodzi tam idealnie do linii 800 kg, więc bierzemy wartość niższą 700. Świetnie. Przechodzimy dalej. Dla pana niech będzie na przykład 5900 przy środku ciężkości 45. Przede wszystkim. 5900, jaka wysokość? 5900, mówiłem jak coś. A, no. Tak. I wysokość, i środek ciężkości 45 miał być. Świetnie. Ile? Świetnie. 1500, dokładnie. Przekazujemy dalej. To teraz kolega wcześniej daje przykład. Nie, no tutaj pan. Jakiś przykład. Świetnie. Dalej. I teraz pan zadaje panu. To coś trudnego. O, i git. Tu i środek ciężkości ile? 750 było, tak? 1200, świetnie. Dalej. No i pan coś tam niech wymyśla. Sześćset i? Środek... Okej. Okay. 6700, środek ciężkości? 840, tak? Czyli tu 6700. I ile wyszło? Tak, świetnie, bardzo dobrze. I kolega. Dobra. To jakiś tam przykład mu. No nie, no tak nie może być. No bez żartów, że tak to się ma, no tak to ma wyglądać. Super. W świetnym momencie. A no, godzinę do przodu sobie przestawimy i notka. O! O, widzicie, ręce, które leczą. Ręce, które leczą. Się udało raz w życiu coś. Dobra, lecimy konkretnie teraz, bo już mamy trzecią, a jeszcze nam trochę zostało. Po przykładzie. Dobra. No, okej. Tak, w miarę tam nie dochodzi do tego idealnie, no to no, delikatnie pod jest to. No nie, widać, że tak ewidentnie nie przechodzi, nie przecina tej linii. Można do tych 1000. Zaokręt. 6200, czyli? No jak to nie? 6200, tak? Czyli? 6300. Środek ciężkości? 770? A, wiem się, że 700. Dobra. Czyli 770 to ile?
800, tak. Ja myślałem, że 700 po prostu i dlatego. Dobra. Czyli 800. To ile to będzie? 800 środek ciężkości. No 1000. No. Chwila. No 1000 jest przecież. A właśnie, właśnie. Dobra, to pan jeszcze koledze z tyłu jakiś przykład. Sześć, 700 wysokość, 600 środek ciężkości. Świetnie. Dobra. I dla pana niech będzie 5720 i załóżmy środek ciężkości 81. I 81 środek ciężkości. Świetnie, świetnie. 100 na 200, o, dokładnie. Dla pana niech będzie 6300 i wysokość załóżmy, znaczy środek ciężkości, przepraszam, 67. Sześć tysięcy pięćset było, czy 300? 6300 i środek ciężkości był 67, czyli 6300. Ile wyszło? Ile wyszło? Sześć trzysta, 67 środek ciężkości. No 6300 przecież mówiłem, tak? 6300 wysokość. Przy środku... Tutaj, tak? Tak? Rozumiemy? Dobra. O, tam też macie jeszcze. Super. To na 100, dokładnie. Do tyłu. A dobra, bo już mamy. Przepraszam. To ja wezmę ten diagram. Tutaj mamy następny, to już niech ten będzie. Dobra. To coś dla pani, jakiś przykład? Tak? Świetnie. Dalej. Dla pana przykład. Sześć, pięćset, sześćset. Świetnie. Pięćset pięćdziesiąt, tak. No. Świetnie. Bardzo dobrze. I ostatnie dwie osoby. Coś dla nich. W sensie 6,5 na 600, tak? 6,5 na 600. Świetnie, dalej. I ostatni przykład. Tak. Mam nadzieję, że diagram wszyscy rozumiecie. Nie jest to jakaś trudna rzecz. Wystarczy, tak jak mówię, wiedzieć, od czego zadana linia jest, tak? Że pionowa, środek ciężkości, pozioma, ciężar i ukośna jest to wysokość, dobrze? Tutaj mam dodatkowo jeszcze inne przykłady takich diagramów. Ten na samym dole wydaje się dziwny, ale
1600 to jest kilogramy, jakie możemy podnieść. I teraz patrzymy sobie. Na dole mamy, mamy środki ciężkości, tak? Na wysokość maksymalnie 3 metrów, 1600 przy środku ciężkości 600 możemy podnieść, tak? Ale po środku ciężkości 600 ta wartość spada nam w dół. To samo jest wysokość maksymalna 3,6 metra do środka ciężkości 600 możemy 1200, powyżej nam spada. Wystarczy, że będziemy umieli czytać te diagramy. Teraz spójrzcie sobie. Może być też taki diagram. Nic trudnego. Wystarczy, że będziemy wiedzieli, do jakich wartości trzeba zaokrąglić. Przykładowo, jeżeli by pan chciał podnieść na wysokość 5 metrów, ile mógłby pan podnieść na wysokość 5 metrów przy środku ciężkości 600? 5 metrów nie mamy takiej wysokości, ale mamy jaką? 5,640. Środek ciężkości 600, czyli ile możemy wziąć? 1010. I to jest wszystko. Przykładowo, jakbyśmy mieli środek ciężkości tutaj 750, to jaki weźmiemy? Dokładnie. Musimy wiedzieć, do czego możemy zaokrąglić, do czego musimy tak naprawdę zaokrąglić. Jak będziemy mieli, przepraszam, wysokość 6400, jaką weźmiecie? 6400 mamy. 6990. Bo 6390 jest za nisko, tak? To zaokrąglamy już sobie do wyższej. Pamiętacie, że musimy wiedzieć, do jakich wysokości musimy zaokrąglać. Tutaj mamy jeszcze jeden taki diagramik. Tu jest dokładnie to samo. 7 metrów na przykład wysokości i załóżmy środek ciężkości 800. Ile możemy wziąć? 7 metrów nie ma, ale jest? Jest 7070, środek ciężkości 800, 1050. Umiemy czytać diagram? Nie jest to trudna rzecz. Aczkolwiek każdy diagram musimy umieć przeczytać. Dobra. I drodzy Państwo, bo jeszcze Panie. Czynności przed rozpoczęciem pracy. Jak myślicie, przed rozpoczęciem pracy, co musicie zawsze sprawdzić? Zacznijmy sobie od dokumentów. Czyli coś z tej książki rewizyjnej? Czy jest DTR-ka? Czy mamy decyzję, tak, że pozytywną? Sprawdzamy tak naprawdę dokumenty wszystkie, jeżeli chodzi o ten wózek. Co dalej? Tutaj mamy dokładną, ale to zaraz opowiem. Przede wszystkim musimy obejść sobie dookoła wózka i sprawdzić, co tak na oznaczenia, tak zwane piktogramy. Piktogramem są na przykład naklejki na maszcie przyklejone, które załóżmy zakazują podnoszenia ludzi na widłach, przewożenia wideł nad ludźmi, czy na przykład jeżdżenia w dwie osoby w kabinie, tak? Piktogramem co też jest? Przed chwilą był. Diagram udźwigu to też jest piktogram. Na każdym wózku powinien być. Jeżeli diagramu udźwigu nie ma na wózku, to gdzie jest na pewno? Bardzo dobrze. W DTR-ce jest na pewno. Spójrzcie. Potem sprawdzamy sobie jeszcze wytarcie widełek. Pokażę tutaj dokładnie, o co chodzi. Mamy widłę. Załóżmy. Słuchajcie. Poziom wytarcia widły. Jak myślicie, gdzie mierzymy? Na samym początku sprawdzamy mniej więcej 10-15 cm odtąd, mniej więcej 10-15 cm, mierzymy szerokość. Czym mierzymy? Świetnie. Potem mierzymy 10-15 cm mniej więcej od czoła wideł i sprawdzamy, ile to się różni. Przykładowo, jeżeli jeszcze wartości. Nie może być wytarcie większe niż 10% lub 5 mm. I teraz tak. Przykładowo, jeżeli widła ma szerokość 4 cm, 10% to 4 mm, czyli mieści się w 5, tak? Czyli możemy jeszcze użytkować. Ale załóżmy, jeżeli widła ma 6 cm, 10%, 6 mm, powyżej 5, tak? 10% lub 5 mm. To jest w tym najważniejsze.
Słucham? Tak. Znaczy nie no jedno z dwóch, bo jak weźmiemy na przykład 10%, a to będzie powyżej, tak, że 10 centymetrów, ale też no nie więcej 5 mm. O, coś takiego. Słuchajcie, możecie mieć jeszcze taką sytuację, że widły mogą być od siebie odchylone. Ile? Jak myślicie, ile może to być? 3%. Odchylenie jednej widły od drugiej. Słuchajcie, możecie na każdej widle, możecie mieć takie coś, na każdej widle macie oznaczenie. Przykładowo 1500 na 500. Na każdej widle jest. Co to może oznaczać? 1500, ile może podnieść jedna widła przy środku ciężkości 500? Czyli jak mamy dwie widły? 3 tony przy środku ciężkości? 500, nie 1000. Słuchajcie, czy widły mogą być inne? Jedna może być 1500 na 500, a druga 1200 na 600? No nie możemy. Muszą być takie same, tak, żeby w ogóle tyle unieść. Słuchajcie, jeżeli chodzi o widłę, jaka ona nie może być? Pęknięta przede wszystkim. Wygięta, dokładnie, więcej niż te 3%. Dlaczego nie może być pomalowana? No ale jeżeli ktoś powie, dobra, tam weź pomaluj tą widłę, nikt nie będzie wiedział. Ta, olejną, dokładnie. Kolega panu dał wyjpół paczki za pomalowanie wideo. Pomaluje pan? Dlaczego? A dlaczego nie? Bardzo dobre pytanie. Czemu nie? A co tam? Nie możemy malować, tak jak pan powiedział. Nie dość, że będzie śliskie, tak? To jeszcze nie będzie widać pęknięć. Zużycia całego, dokładnie. Jakie jeszcze nie mogą być widły? Zardzewiałe też, nie? Bo to po jakimś czasie trzeba będzie wymienić. Okej. Przechodzimy dalej. Później jest jeszcze łańcuch. Jeżeli chodzi o łańcuch. Łańcuch rolkowy, łańcuch płytkowy. W czym występuje rolkowy? Najpopularniejsze. W rowerze, dokładnie. Ile razy łańcuch spadał? Łańcuch płytkowy. Zobaczcie sobie nawet, jak będzie tam chodzić. Najlepiej widać tak naprawdę go w tym wózku bocznym wysokiego składowania. Wielki łańcuch płytkowy. I teraz tak, jakie może być maksymalne wytarcie łańcucha? Rolkowy 2%, płytkowy 3%. Przykładowo, jeżeli macie łańcuch 100 cm, jeżeli ten łańcuch, płytkowy oczywiście mówię, będzie miał 102 cm, możemy użytkować? No, bo to tam 2%, tak? Ale jak będzie miał już 104, no to już wtedy nie możemy, musimy wymienić. Jaki nie może być łańcuch? Zardzewiały, nienasmarowany przede wszystkim, popękany. A jaki musi być? Nasmarowany, nie popękany, świetnie. No. I to mi się podoba, nie? Wiemy przynajmniej, jak wybrnąć zawsze z czegoś takiego, nie? Ale tutaj jak nie, no to będzie się tarło, nie? Przechodzimy jeszcze do ogumienia. Pompowane i lane opony. Jak coś bieżnik 1,6 mm, przeważnie jest tak, że widać ten bieżnik i aż do tego zużycia. I teraz takie pytanie. Jak myślicie, czy w wózku zawsze muszą być wszystkie takie same opony? Czy może być tak, że na przykład dwie z przodu pneumatyczne, dwie lane? Albo na przykład, że z przodu jedna pneumatyczna lana, pneumatyczna lana. Słucham? Przynajmniej muszą być te dwie na jednej osi. Dokładnie. Ale przeważnie też są pneumatyczne lane na całym wózku, prawda? Dobrze. Dodatkowo, o to jeszcze chwila. Dodatkowo, po sprawdzeniu zużycia opon, przechodzimy też do sprawdzenia zabezpieczeń wózka, czyli hamulców przede wszystkim. Jak sobie sprawdzicie, czy działa hamulec ręczny? Stanę i zaciągnę. No ale to co? Na przykład, jeżeli mamy jakąś tam rampę, załóżmy, możemy podjechać na tą rampę, zaciągnąć ręczny, nie powinien nam zjechać. Jeżeli na przykład nie ma rampy, to co? Rozpędzamy troszeczkę, zaciągamy ten ręcznik. Wiadomo, po kilku próbach ta linka, to wiadomo jaka tam będzie, tak?
Niby można też zaciągnąć i spróbować ruszyć. No ale no to zależy też już od tego, jak sprawdzamy, tak? Po sprawdzeniu, czy hamulce i wszystkie zabezpieczenia na wózku działają, czy pacy się nie zacinają, czy kabina nie jest jakaś popsuta, czy jesteśmy po prostu bezpieczni, przechodzimy jeszcze do tak zwanej próby przeciążeniowej. Bierzemy ładunek podobny, na pewno nie większy, podobny do naszego udźwigu nominalnego. Czyli przykładowo, udźwig nominalny 2 tony, nie mogę wziąć więcej niż 2 tony. Nakładam taki towar i podnoszę. Zostawiam sobie na 10 minut i towar nie może się opuścić więcej niż 10 centymetrów dla wózków do 10 ton. Wózki powyżej 10 ton maksymalnie 20 centymetrów. To musicie zapamiętać. Nie podnoszę też wiadomo na jakąś tam 2 metry, bo wtedy ciężej będzie wam to obliczyć. Na jakąś tam wysokość 20-30 centymetrów, żebyście mieli pewność, że dobrze wam to wyjdzie, prawda? Dobra. Jak już mniej więcej sprawdziliśmy sobie to wszystko, przejdźmy teraz do zabezpieczeń. 3 rodzaje zabezpieczeń. Hydrauliczne, elektryczne, mechaniczne. Zaczynamy od hydraulicznych. Hydrauliczne są to przeważnie zawory. 3 najważniejsze zawory, które musicie wiedzieć. Nie musicie wiedzieć, gdzie się one znajdują. To musi wiedzieć konserwator. On w DTR-ce ma też ten hydrauliczny schemat, tak? On tam ma wszystko napisane, pokazane te zawory. I słuchajcie, pierwszy zawór przelewowy, drugi dławiący, trzeci zwrotny. Najłatwiej jak zapamiętać. Przelewowy, dławiący, zwrotny. Nic trudnego. Przelewowy. Za co odpowiada? Za co? Przelewowy tak naprawdę odprowadza nam nadmiar oleju z siłownika, kiedy ten już wykonał jakby maksymalny ruch roboczy. Przykładowo. Nie musi to być podnoszenie w górę. Może to być nawet pobieranie na siebie. Jak bierzecie sobie, ale tutaj dam przykład z podnoszenia, tak? Podnosicie do samej góry i załóżmy, trzymacie cały czas ten mechanizm podnoszenia, ten przycisk, którym podnosicie, tak? I słyszycie takie typowe syczenie. Musicie wiedzieć, jak go sprawdzić, ten zawór, tak? Słyszycie to takie typowe, charakterystyczne syczenie. Jeżeli jest to syczenie, to znaczy, że tam otwiera się ten zawór i ten olej, który nadal pompujemy, wraca przez ten zawór z powrotem do zbiornika. Następnym zaworem jest zawór dławiący. Zawór dławiący jest odpowiedzialny za maksymalne prędkości ruchów roboczych. Czyli jeżeli delikatnie weźmiemy sobie wajchę podnoszenia, pójdzie nam delikatnie do góry. Jeżeli maksymalnie, po prostu podciągnie nam szybciej do góry. Nic trudnego. I ostatni jest zawór jaki? Zwrotny. On zapobiega zwracaniu oleju w momencie zatrzymania ruchu roboczego. Czyli przykładowo, nie możemy mieć takiej sytuacji. Podnosimy sobie do góry widły, puszczamy przycisk, a te widły jeszcze troszkę dojeżdżają do góry. Tak samo w drugą stronę. Opuszczamy widły, puszczamy przycisk, a one jeszcze troszkę dojeżdżają. To musi wyglądać tak, że jak puścicie ten przycisk, te widły jak jadą do góry, zatrzymują się w ułamku sekundy. Od razu się zatrzymują. One nie mogą sobie dojechać, nie mogą sobie opuścić się. Muszą się utrzymać w tym miejscu, w którym wypuściliście, dobra? Musicie wiedzieć, za co jest odpowiedzialny, jaki zawór i tak naprawdę, jak go sprawdzić. Ok? Dobra, dodatkowo. Tam jest jeszcze coś takiego, jak to opuszczanie awaryjne. To jest bardziej dla 1WJO to tak samo. Zamek hydrauliczny też przeważnie jest w urządzeniach z podnoszonym operatorem, tak? Zamek hydrauliczny działa wtedy, kiedy w momencie jakby rozłączenia się układu puszcza ciśnienie przykładowo. Bo mamy coś takiego w kabinie, że w kabinie unosi nam się przód, a tył zostaje, tak? Unosi nam się kabina i załóżmy, na pewnej wysokości jakby pękł wąż, to byśmy zlecieli w dół, bo to ciśnienie by wyleciało, tak? Kabina by się opuściła w dół, mogłoby nam się coś stać. I najprostszy taki zamek, on po prostu zamyka
ten układ i przez to to ciśnienie nie ucieka i nie opada w dół. Jeżeli chodzi o opuszczenie awaryjne w kabinie, jak myślicie, gdzie może być? Skoro przód się podnosi, to opuszczenie awaryjne nie może być tam na górze, tylko musi być na samym dole. Na dole zostaje przeważnie bateria, czyli przeciwwaga i dodatkowy tam układ elektryczny, tak? I wtedy zdejmujemy klapę z tyłu i kluczem imbusowym musimy opuścić kolegę. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że jesteśmy w regale pod jakąś paletą i na przykład rozładowuje się, to w linie asekuracyjnej, która zawsze musi nas przyczepiać do wózka, ona tak naprawdę jest złożona tam. Musimy ją rozwinąć i zejść po tej linii z kabiny. I potem jakimś wózkiem trzeba będzie ją wyciągać, ale to już wtedy nie nasza sprawa, tak? Następnie mamy zabezpieczenia elektryczne. Jakie to są zabezpieczenia elektryczne? Fajnie, jakbyście nie czytali, coś tam wymyślili. Stacyjka, świetnie. Kod uruchamiający, bardzo dobrze. Co jeszcze może być tak? Słucham? No, przycisk awaryjny stop, tak? Bardzo dobrze. Co jeszcze? Co tam jeszcze może być? Kamera może być, tak, światła. Może być na przykład czujnik operatora. Czujnik obecności operatora. Czujnik operatora też dobrze. Dobra, gdzie może się taki czujnik obecności operatora znajdować? Przykładowo, w fotelu, czy siedzimy. Jeżeli mamy wózek, na którym stoimy. Dokładnie, jest taka podłoga, tak typowo ona się, jak siadamy na nią, tak chowa, tak? Tam jest czujnik. Na innych wózkach, przykładowo na kabinie, czujnik może być też indukcyjny, także wyczuwa nasze ciepło, jak go trzymamy. Może być czujnik w kierownicy, że bez ruszenia kierownicą nie pojedziemy. Gdzie jeszcze może być? W fasie na przykład może być też. Jak zapniemy pas, to dopiero możemy ruszyć, nie? Przede wszystkim są jednak w fotelach, tak? Dobra. Jakieś jeszcze? Na przykład ten sygnał, gdy cofamy do tyłu. To też jest zabezpieczenie elektryczne. Tak jak mamy wskaźnik wysokości wideł. Jeszcze mamy coś... No, kamery to mówiliśmy. Świetne dźwiękowe czujniki. Tak naprawdę najważniejsze to są. Na niektórych wózkach, tak jak jeszcze macie tutaj, funkcja pokazująca ułożenie osi skrętnych. Będziecie mieli takie słoneczko i tam będzie pokazane strzałka i jak są ułożone koła. Dalej macie jeszcze mechaniczne. Jak będziecie się uczyć, przede wszystkim zwróćcie uwagę na te kategorie. Hydrauliczne, mechaniczne, elektryczne. Żeby nie nauczyć się, znaczy możecie się też wszystkich nauczyć, ale jak będziecie uczyć się kategoriami, to będzie wam po prostu łatwiej. Jakie możemy wyróżnić mechaniczne? W czym siedzimy? W kabinie, oczywiście. Chroni nas przed tym, żeby nic nam na głowę nie spadło. Co jeszcze? Jak wsiadamy do wózka, za co się trzymamy? Za uchwyty. Po czym wchodzimy? Po stopniach na przykład. Oczywiście, to też nas chroni przed tym, żebyśmy się nie wywalili, nie? Co jeszcze? A jeszcze taka sytuacja. Wracając do kabiny. Siedzimy w kabinie, tak? Załóżmy, mamy kabinę obudowaną z każdej strony. Czy możemy jeździć bez kasku? Nie? Czemu? Ale nie, no jeździmy, załóżmy, wózkiem czołowym. I mamy obudowaną kabinę. Musimy jeździć w kasku? Jeżeli kabina jest szczelnie zamknięta z każdej strony, nie mamy uchylonych jakichś szyb, jakichś drzwi otwartych, jeżeli się zgodzą, możemy jeździć bez kasku. Na ładowarkach na przykład kasku nie potrzeba, bo kabina jest szczelnie zamknięta. Ale jeżeli będzie nawet jakaś mała szczelina, centymetrowa, musimy już jeździć w kasku, dlatego że coś przez tą szczelinę może się dostać i może nam coś zrobić, nie? Taka ciekawostka. Dobra, co jest jeszcze jednym z takich najważniejszych zabezpieczeń? A pasy? Pasy bezpieczeństwa, dzięki którym nie wypadniemy z tego wózka. Wszystko macie tak naprawdę o tych zabezpieczeniach w tych materiałach, które od nas dostaliście. Na pewno przygotują was do tego egzaminu. Tutaj jeszcze mamy dokładnie wszystkie zabezpieczenia wypisane. Przejrzyjcie sobie w miarę, zobaczcie co i jak, żeby ten w
wgląd mieć. Tak naprawdę tych zabezpieczeń jest multum, tak? Jak zapomni wam się jedno, to na pewno wymyślicie jeszcze parę. Więc o to się na pewno nie martwcie. I obowiązki operatora w trakcie pracy. Słuchajcie, gdzie są takie obowiązki? Bardzo dobrze. Możecie mieć taką sytuację, że obowiązki operatora w trakcie pracy lub po prostu czynności zabronione. To jest dokładnie to samo, tylko wystarczy ułożyć to inaczej, tak? Czyli obowiązek nie przeciążać wózka na przykład, tak? A czego nie możemy robić? Nie możemy przeciążać wózka, tak? Dokładnie to samo, tylko inaczej sformułowana odpowiedź. Czyli teraz tak. Jakie mamy obowiązki? Przede wszystkim musimy stosować się do czego? Do przepisów panujących na terenie pracy. BHP i przepisach zapisanych w DTR-ce. Dobra. I czego nie możemy robić jeżdżąc takim wózkiem? Rozmawiać przez telefon, tak, no, ale to są takie oczywiste, tak? Takie, o, wychylać się poza obrys kabiny. Nie możemy. Dlatego, że jak wychylimy się, coś, nie daj Bóg, spadnie z góry, przypał. Co jeszcze? Możemy wozić kolegę na widłach? Kolega, załóżmy, poprosi nas, podrzuć mnie na widły na trzecią półkę, telefon zostawiłem. Po telefonie. Albo zajmiemy mu to, nie? Jak go lubimy. Ja bym nie zajmował. Nie możemy wozić ludzi na widłach. Nie możemy tak samo w kabinie przewozić paru osób. Nie możemy wozić za wysoko towaru nad głową różnych ludzi, tak? Nie możemy przechodzić, jeżeli ktoś coś zdejmuje z góry pod tymi widłami. Czego jeszcze nie możemy? Najprostsze, przeciążać naszej maszyny. Co tam jeszcze może być takiego? Nie możemy jeździć zbyt szybko. Mamy cztery wartości, do których musimy się stosować. 18 km jest to z dala od hal produkcyjnych. 12 w pobliżu hal produkcyjnych, 6 w środku hal produkcyjnych i 3,5 kilometra, jeżeli mamy ograniczoną widoczność, czyli na przykład dojeżdżamy do jakiegoś zakrętu czy coś, nie wiemy, czy ktoś tam nie idzie jakimś wózkiem ręcznie prowadzonym, wolno, żeby jemu się nic nie stało. Pamiętajmy, że nie tylko my pracujemy w tym zakładzie, ale mamy też i ludzi, którzy nie jeżdżą na takich wielkich maszynach jak my, a załóżmy na takich małych pieskach sobie chodzą, tak? Co jeszcze? Czego nie możemy robić lub co musimy? Świetnie. Zapiąć pasy, żeby być bezpiecznym, żeby nie wylecieć z wózka w razie jakiejś kolizji. No, odpowiednie ubranie też nosić. Tak, do ubrania jeszcze przejdziemy za chwilę. Jeszcze jakieś pomysły? Dobra. Spójrzcie sobie. Wypisane tutaj mamy obowiązki operatora. Dbać o tą maszynę. Tak jak mówiliście, nie wychylać się poza obrys, tak? Nie podnosić ludzi. Ale możemy w jakiś sposób podnosić ludzi? W specjalnym koszu, który jest specjalnie do naszej maszyny i jest przede wszystkim dopuszczony przez UDET. Przeczytajcie sobie w miarę. Jeszcze ważna sprawa, niezabezpieczonych, spiętrowanych ładunków też nie możemy wozić. Przykładowo dwie palety na sobie nie są połączone, nie możemy. Ok? Tyłem z rampy. Tak samo, jeżeli towar jest wysoki, zasłania nam widoczność, jak musimy jeździć? Dokładnie. Musimy widzieć przede wszystkim, gdzie jedziemy. No i tak naprawdę najprostsze. Obowiązki operatora po zakończonej pracy. Odstawić urządzenie w odpowiednie miejsce. Jak trzeba naładować, to naładować. Sprzątnąć tak naprawdę po sobie i wpisać to do mniej więcej takiego dziennika zmianowego. Załóżmy, wy przyszliście na rano, tak? No ale ktoś, no wiadomo, jeździ też na waszym wózku. Zawsze trzeba sprawdzić taki dziennik, zobaczyć, czy tam nie ma jakiejś usterki. Jeżeli wy jakąś usterkę też znajdziecie, coś wam się stanie, zapisać, żeby następna osoba przychodząca wiedziała, że coś z tym wózkiem jest nie tak, żeby uważała, tak?
Jeżeli wy nie zgłosicie na przykład, że coś się stało na poprzedniej zmianie, no to jest na was, że wy to zepsuliście, nie? Dobra. Już teraz jak końcówka praktycznie. Odzież robocza. Jaką odzież musimy mieć przede wszystkim w pracy? Wydaje się proste pytanie, ale no... Dopasowaną. Certyfikat europejski musi być też, nie? Na tym. Kask przede wszystkim, tak? Zacznijmy od góry. Kask, jeżeli pracujemy na przykład gdzieś na zewnątrz, to kamizelkę odblaskową, tak? Ubrania możemy na przykład przyjść sobie w japonkach? Bardzo dobrze. Przynajmniej z zabezpieczonym noskiem, tak? Dodatkowo, spodnie krótkie, koszulka, jak ja to mówię, no lepiej nie powiem. Na ramionczka? Można? No nie można. Zawsze jakaś bluza lub długi rękaw, krótki może. No i słuchajcie, niektórzy może też mają na kabinę. Jak macie kabinę, to też zawsze musicie mieć uprząż asekuracyjną i linę. Musicie być w tej uprzęży i tą liną musicie być przypięci. W razie czego, jakbyście wylecieli, nie daj Bóg oczywiście, z wózka. Jak wylecicie z wózka, lina was zatrzyma, będziecie tak trochę dyndać poza tym wózkiem, ale przynajmniej nie spadniecie, nie? Więc o tym też pamiętajcie, że w zależności gdzie pracujecie, lina też musi być. No i postępowanie w razie wypadku. Przede wszystkim na samym początku musimy sobie zapewnić bezpieczeństwo, potem odgrodzić miejsce, w którym wypadek się stał, sprawdzić wszystko, czy jest ok. No i powiadomić służby. Powiedzieć gdzie, co, jak. I to wystarczy. Dobra. I jeżeli już to powiemy, zacząć powoli samemu też można udzielać pomocy, tak? I teraz... No, dobrze, szybko w miarę. Teraz jeszcze mamy coś takiego jak butle. Wymieniał ktoś z was butle? No, ta w kuchni. A w kuchence to niekoniecznie. Tak, wybuchowa. Dziękuję. Zacznijmy sobie od tabliczki znamionowej. Zaczynamy od lewej strony, sama góra. Co to jest? No to po prostu jakieś oznaczenie tej butli, tak? 27 decymetrów sześciennych? Pojemność, Boże. 2,5 MPa? Ciśnienie. Mieszanina B. Wyróżniamy trzy mieszaniny. A, B i C. B to jest propan-butan, czyli taka jak mamy tutaj. A, butan i C, propan. Dalej. 11 kg. Czego waga? Pustej butli. Tak. 11,4? Bardzo dobrze. 22,8? Masa łączna. I gdzie zostało nam to 0,4 kg? Zawór waży to 0,4 kg. Dobra. I dodatkowo na samym dole w lewym mamy następną, do kiedy jest ważna butla, tak? 9.11. Słuchajcie, butla może być instalowana przykładowo takim zaczepem, ewentualnie nawet jakimiś pasami. Nie musisz włączać, bo to i tak będę tutaj zaraz pokazywał. Tak lub pasami do wózka przyczepiona, tak? Jeżeli chodzi o butlę, jakiego koloru nie może być butla? Dlaczego? Gaśnice są koloru czerwonego. Jaki jeszcze kolor? Taka mniej więcej żółto-brązowa. A co jest takiego koloru? Acetylen. Żebyśmy też nie pomylili. Mogą być niebieskie, mogą być zielone, mogą być tam różne, tak? Pamiętajcie przede wszystkim, jeżeli butla w wózku musi mieć to. Co to jest? Dokładnie, żeby zawór był bezpieczny, żeby nie uderzyć w coś tym zaworem. Jeżeli będziemy chcieli taką butelkę wymieniać, jaki to jest klucz?
Beziskrowy. Dlatego, że jak uderzę, żeby żadna iskra tam się nie wywołała. Słuchajcie, czy butle zawsze napełniamy do samego końca? Zostawiamy, dlatego że ciśnienie by po prostu wywaliło tą butlę. Dobra, jeżeli chodzi jeszcze pytanie. Jak myślicie, ile taką butlę możemy użytkować? No nie. Nie, chodzi mi, data ważności, o. Słucham? Od początku 10 lat, potem 2 razy 5, ale gdzie, jak myślicie, oddajemy taką butlę? Słucham? O, udet, tak. I oni stemplują nam tutaj, że ta butla jest sprawdzona i możemy dodatkowe 5 lat. Po tym czasie, to już jest 15 lat, jeszcze raz możemy oddać tą butlę i oni nam ją na kolejne 5 lat przedłużą. Rozumiemy? Dobra. Teraz tak. Jak myślicie, jak zawór jest instalowany w butli? Zawór jest wkręcany i tam przykleja się od środka. Tak, on jest dokręcony i przyklejony. Dobra. Co przede wszystkim musimy zrobić podczas wymiany butli? Na samym początku musimy się zatrzymać w odpowiednim miejscu. Jeżeli nie zatrzymamy się w odpowiednim miejscu, na przykład zatrzymamy się nad jakąś studzienką kanalizacyjną, tak, czy gdzieś nad jakimś podpiwniczeniem, tak, to ten gaz jest cięższy od powietrza i on znajduje się przy ziemi. Dlatego on nam osiądzie tam na dole i może tam naprawdę długo, długo, że tak powiem, leżeć. Będzie trzeba dużo wietrzyć, dlatego lepiej nie wymieniać tam takich pomieszczeń. Był taki filmik w internecie, jak gość wrzucał koktajl Mołotowa do tego, do studzienki kanalizacyjnej. Jak myślicie, dlaczego wywaliło po ulicy? No bo tam się ten gaz zebrał, tak, i wywaliło w końcu. Dobra, więc pamiętajcie, zawsze musicie wymieniać w miejscu do tego przeznaczonym. Jeżeli na przykład będziecie mieli taką sytuację, dojechaliście sobie, znaczy jedziecie sobie i nagle zgasł wam wózek nad studzienką. Nie chce odpalić. Co musimy zrobić? Znaczy, co możemy zrobić? Jak się możemy przy tym ochronić? Możemy sobie zawsze przed instalacją takiej butelki zrobić tak zwaną rezerwę. Wystarczy wtedy troszeczkę przechylić butlę. Zostanie nam wtedy zawsze troszeczkę tego gazu tam i w razie czego, jak nam sama zgaśnie, wziąć, przesunąć tam jeszcze raz. I wtedy ta rezerwa, którą sobie zostawiliśmy, pozwoli nam na to, żeby odjechać sobie nawet metr, półtora. Żebyśmy po prostu odsunęli się od tej studzienki czy od tego podpiwniczenia, tak? Dobra, tak jak już mówiliśmy wcześniej, jeżeli jeździmy wózkami spalinowymi na hali, jaka musi być ta hala? Dobrze wentylowana, tak, wietrzona. Żeby ten gaz uciekał, żeby nie zostawał na tej hali. Dobrze. Tak jak już zaczęliśmy proces wymiany butli. Podjeżdżamy do odpowiedniego miejsca. Co robimy później? Zakręcamy butlę i czekamy, aż z węża resztki gazu się wypalą. Wózek nam wtedy sam powinien zgasnąć. Jak już zgaśnie sam, zakręcamy do końca, wyłączamy przede wszystkim zapłon i możemy się wziąć za wymianę butli. Tutaj mam jeszcze, co robić podczas wymiany butli. Tak? Jak już zakręcimy ten zapłon, możemy się zabierać do odkręcenia. Któryś z panów może chce zrobić, może pani chce zrobić. Nie. Nie będę tego odkręcał. Gwint jest jaki? Lewy, to znaczy, że musimy odkręcać. Dokładnie. Dobra, nie będę tego odkręcał. Trzeba. Nie, no nie będę tego odkręcał, potem się będę bawił, żeby trafić w to, nie? Dobra, jak odkręcimy, zdejmujemy butlę i bierzemy nową. Na co zwracamy uwagę, żeby ta butla, jaka musi być ta butla? Słucham? Tak, jaka jeszcze? Aha,
nie może być jakoś uszkodzona, nie może być wgnieciona. Jeżeli będzie wgnieciona, weźmy inną. Co jeszcze musi posiadać? Uszczelkę musi posiadać. Jeżeli nie ma uszczelki, musimy tą uszczelkę zamontować. I gdy butla będzie odpowiednia, ona dodatkowo tutaj na kołnierzu ma napisane przykładowo góra. To znaczy, że musi być tutaj na górze, nie? Przykręcamy butlę i zawsze musimy sobie jeszcze sprawdzić, czy nie przecieka nam nigdzie ten gaz, nie ucieka. Czym to sprawdzamy? Na przykład wodą z mydłem. Zapałką też można. Tylko nie radzę. Sprawdzimy. Tak, mamy, są takie substancje, co jak się psika, to widać. Tak samo jak było kiedyś, jak się było młodszym i się sprawdzało, czy piłka jest dziurawa, nie? To się tam zawsze śliną brało. Ale to, ale też można było wrzucić do wody, nie? I też było widać. A tutaj wystarczy, wystarczą te mydliny. Woda z mydłem, zobaczymy, czy przecieka. Jeżeli nie, wszystko ok. Dobra. W sumie, jeżeli chodzi o wymianę butli, to wydaje mi się, że wszystko. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o samą pracę na wózku. Musicie pamiętać, już powiem wam mniej więcej o tych jazdach, przed tymi jazdami wszystko. Zawsze pamiętam. Dobra, powiem wam jeszcze mniej więcej przed jazdami, jak powinniśmy się zachowywać na wózku, na co musimy przede wszystkim uważać, jak jeździć na przykład, tak? Jak myślicie, jak jeździmy, jak musimy mieć, na jakiej wysokości widły, gdy jeździmy wózkiem widłowym? 10 centymetrów. Przede wszystkim nie możecie mieć wideł za nisko. Ani za wysoko. Ale dlaczego? Słuchajcie, jeżeli byście wwozili widły na wysokości mniej więcej kostki lub kolana, to jeżeli wjedziecie przykładowo w kostkę lub w kolano, to to są stawy. To tak naprawdę wraca dłużej do swojej normalnej formy, dłużej się goi takie coś, niż jak komuś wjedziecie przykładowo w piszczel. Piszczel jest kością, który jak się złamie, to tak naprawdę można ją poskładać. Wiadomo, komplikacje, niekomplikacje i tak dalej, ale mówi się, że tak jest bezpieczniej. Dlatego zawsze z widłami jeździmy wypoziomowanymi 30 cm od ziemi. Jeżeli pobieramy ładunek, przede wszystkim musicie pamiętać, że bierzemy siebie w celu zabezpieczenia. Gdy na przykład będziemy jechali i gwałtownie zahamujemy, żeby mając tak widły, nie zleciał nam towar z tych wideł. Dlatego go bierzemy przeważnie na siebie. Nie możemy go brać na siebie, jeżeli jesteśmy w gnieździe regału, dlatego że jak weźmiemy go wtedy na siebie, regał poleci z nami. Jeżeli mamy na przykład odsłonięty regał, że nie ma tej górnej poprzeczki, okej, możemy wziąć na siebie, dlatego że nic tam nie przeszkadza, jeżeli tam nie będzie żadnych kabli, żadnych tam jeszcze innych na przykład klimatyzacji na przykład, tak? Też możemy wziąć, bo w nic nie zahaczymy. Jak jeździmy na siebie i możliwie jak najniżej od ziemi, około tak z 5 centymetrów, żeby widzieć, gdzie jedziemy i żeby w razie czego, jak kogoś uderzymy, to nie na wysokości, nie wiem, od klatki wyżej, tylko jednak od klatki niżej. Były niektóre takie przypadki wypadków, że jednej pani nogę wciągnęło pod takiego pieska, nie? No to wiadomo, dotąd gips. No i była taka sytuacja, że pojechała do szpitala, wsadzili jej, to obwiązali bandażami, wsadzili w gips. No i nagle po jakichś dniach mówi, że ją bardzo boli. No to tam była taka sytuacja, że ten wypadek się stał, tak? I szef tam, kierownik bardzo chciał pomóc tej kobiecie, nie? No i przyjechał do tego szpitala, kazał rozciąć ten gips i okazało się, że był tak mocno ściśnięty ten gips i te bandaże, że jej krew nie dochodziła do nogi.
i po jakimś czasie jeszcze jakby tak podtrzymało, to noga tak naprawdę mogła być do amputacji, no bo wiadomo, no obumarłaby w końcu, tak? Dlatego bardzo dobrze w sumie, że tak się stało, tak? Że tam pomyśleli o tym. Różne są wypadki z tym. Musimy przede wszystkim pamiętać, że nie tylko my pracujemy, ale mamy też ludzi, którzy nie są na takich, nie jeżdżą na takich wielkich urządzeniach jak my, chodzą, tak? Nie są aż tak chronieni, tak zabezpieczeni jak my. Musicie przede wszystkim brać za to odpowiedzialność i myśleć też o kimś, kto pracuje. Zawsze tak samo rozglądajcie się dookoła wózka. Wiadomo, na niektórych są też takie te blue lighty, które pokazują z tyłu, że my tu jesteśmy, tak? No ale ktoś też może nie zauważyć, ktoś może wiązać buta. Zawsze oczy musimy mieć dookoła głowy. Rozumiemy wszystko? Jakieś pytanka do mnie? W razie czego, jakbyście mieli jakieś pytania co do diagramu, co do tych materiałów, które wam rozdajemy, podejdźcie do mnie, do kolegów, którzy stoją na hali na przykład. Zapytajcie o to. My po to jesteśmy, żeby was do tego dobrze przygotować. Jeżeli chodzi o egzaminy, to powiemy wam dokładnie wszystko, o co chodzi. Jak będziecie mieli do nich podchodzić, tak? U nas jeździmy ile godzin tak naprawdę chcecie, aż się nauczycie. Jeżeli się nauczycie szybciej, ok. Jeżeli będziecie chcieli sobie jeszcze pojeździć na niektórych urządzeniach, nie ma problemu. Nielimitowany czas, jeździmy dopóki się nie nauczycie. Jak się nauczycie, piszemy sobie tam taki nasz mały teścik i umawiamy się, jeżeli chcecie, na egzamin. Wszystko zależy od was. Jakich pytań? A, to już nie ode mnie. To już się później można dowiedzieć. Niespodzianka. O. Ustny, jest ustna teoria i praktyka. Słucham? No, jakie zadają pytania, to ja dokładnie nie wiem, tak? Ale z tych materiałów, które państwo dostają, na pewno trzeba wszystko umieć. Słucham. Bardzo się cieszę. Jeszcze jakieś pytanie? Nie ma? To w takim razie...